Natomiast cóż, ta lewica jest, opanowuje różne jakby części naszego życia, media, ale również uniwersytety. I tu wspomniałem o ministrze Gowinie, który niedawno popełnił taką wypowiedź, że on się będzie rejtanem kładł, jeśli ktoś będzie próbował ograniczać wolność chyba dla gender na uczelniach. Gender jest, powiedzmy sobie szczerze, pseudonauką, jest chyba nawet gorszą pseudonauką niż różne tam wymysły przodujących naukowców radzieckich. I jest ekspozytorą tego środowiska LGBT. Dokładnie. No i pan Gowin, oczywiście minister w rządzie PiS-u, ochoczo tego broni. I tutaj będzie tak, chcę zachęcić państwa, tych, którzy będą mogli, ponieważ w środę najbliższą, 20, odbędzie się odbywać cykl manifestacji właśnie Uniwersytety Wolne od Lewackiego Ekstremizmu. Będzie oczywiście w Łodzi i tam ja jestem głównym sprawcą zamieszania. Ale nie tylko w Łodzi, z tego tak, co widzę. Tak, o 18 pod rektoratem Uniwersytetu, ale to szczególnie mi na tym zależy, bo to pierwsza manifestacja pod tym szyldem właśnie Towarzystwa Studentów Polskich w Łodzi, więc ja serdecznie zapraszam na środę na 18 rektorat UEU Róg Narutowicza i Uniwersyteckiej, ale też w Katowicach, w Krakowie, w Łodzi, Radomiu i w Warszawie. 5 miast. I cóż, otóż wyhaczyłem, ponieważ rzadko zaglądam na swojego Twittera, ale ostatnio zajrzałem i jakiś domorosły publicysta stwierdził, że, proszę państwa, jestem 21-wiecznym bolszewikiem, bo bronię tego, co zawsze było normalnością po prostu na uniwersytetach. Pewnym standardem akademickim. No tak, tak, że będziemy, a ja chciałem jeszcze tak zauważyć, że nie słyszałem o tym, żeby jakiegokolwiek lewackiego naukowca wyrzucono z uczelni, nawet tą panią, która tam profanowała na marszu w Gdańsku, na marszu sodomitów Najświętszy Sakrament. I co? I jej się nic nie stało. Natomiast próbowano wywalić z uczelni profesora Nalaskowskiego, próbowano wywalić z uczelni profesora Bartyzela. Konrad Smuniewski z Warszawy ma postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Warszawskim. Ja mam postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Łódzkim. Więc jeśli ktoś tu jest bolszewikiem, no to druga strona. I tak. Znaczy, wiesz, no to jest nawet oczywiste, dlatego że ci ludzie powołują się na Marksa, organizują tego typu wiece, zapraszają profesorów. Tak. Cały czas ta spuścizna nie tylko PRL-u, ale w ogóle tej właśnie bolszewi i oni nazywają patriotów bolszewikami. Ale to jest stare jak świat, że złodziej krzyczy łapać złodzieja, to najwięksi faszyści, zamordyści wytykają patriotom faszyzm i zamordyzm. No, także to jest standard. Odsyłam zresztą do mojej rozmowy z Jakubem Zgierskim, którą tam w ubiegłym tygodniu była przeprowadzona, wyemitowana. W każdym razie próbuje się nam nie tylko, że zawłaszczyć, bo uniwersytety są już zawłaszczone, próbuje się wprowadzić tam taki zamordyzm, żeby już w ogóle nikt, kto ma wyższe wykształcenie, się tam nie prześlizgnął przez to sito, i w konsekwencji tego za 20 lat my tu będziemy mieli po prostu neobolszewie. I tym bardziej zachęcam do udziału w tych manifestacjach organizowanych tam przez Towarzystwo Studentów Polskich i przez inne również środowiska. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, i to jakby taki podsumowujący akcent do tego, co mówiłeś, do tego odwróconego loga PiS-u, że to się wszystko dzieje dzięki PiS-owi, który w imię swoich doraźnych interesów jest zdolny do popełnienia każdego łajdactwa i do zignorowania wszelkiego po prostu aktu, choćby najbardziej obrzydliwego i podłego.